Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w wieczorze z wróżką, w dosyć nietypowy sposób, bo nagrywam z tego względu, że internet w ogóle nie ciągnie, więc muszę to jakoś nagrać, przesłać, żeby też nie mieć zaległości, więc zaczynamy odpowiedzi na pytania. O której godzinie się ukaże, nie wiem, więc będziecie musieli po prostu poszukać odpowiedzi w filmie. No taka niedogodność jest, bywa czasem. Na dolnym pasku jak zadawać pytania, na górnym jak zapisać się chociażby na nadchodzący NUF. No i lecimy, działamy. Pierwszy układ urodzinowy dla pani Violetty. Walka, nerwy i lekkie niebezpieczeństwa pod tytułem nerwowość, ale też dosyć konstruktywnie. Luty pokazuje możliwości do działania, szczególnie w aspektach własnych działań i własnej działalności. W marcu kapłanka daje intuicyjność i naukę. Kwiecień niesie ze sobą radość, zaproszenia i możliwości wesołych imprez. Bardzo harmonijny maj, ale z powrotami do rzeczy przeszłych, które być może podsumować trzeba będzie. Rozruch i energia do działania w czerwcu. W lipcu pokazują się możliwości ogarnięcia przestrzeni zawodowo-finansowej. Bardzo ciepły sierpień z możliwością ochrony, obrony i opieki. Mocno stanięcie na nogach we wrześniu. W październiku mamy konstruktywne działania, być może jakieś drobne remonciki, odchodzenie od kłopotliwych sytuacji w listopadzie i wrzesień z lekkim zawieszeniem. Warto by było postawić na zdrowotność i siłę, co by ta zdrowotność i siła nie umknęła. Także tak to wygląda. I lecimy z runami. Muszę je tylko dobrze wynaleźć. Urodzinowymi, także wszystkiego najlepszego. Runki urodzinowe. Runki urodzinowe. Flagus. Ansus. I chyba Eichwas, dokładnie tak. Aż się prosi, żeby zastosować bindrunę. Po prostu. Sama się rysuje. Także wszystkiego najlepszego. A my lecimy dalej. Dobrze. Chciałem zapytać, czy w obecnej firmie będę pracował do końca roku? Pyta pan Marcin. Już patrzymy. W obecnej firmie pan Marcin będzie pracował do końca roku. No tak, średnio, chociaż i bezpiecznie. Znaczy, na pewno są trudności w takiej stabilizacji pokazane. Może być pewnego rodzaju niepewność przy karcie księżyca, ale potem mamy stabilną sytuację i kartę gwiazdy, więc dobre, pozytywne rozwiązania. Więc ja bym powiedziała, że tak. Praca będzie w firmie do końca roku. Tak to wygląda. I proszę o runy, o podejście mojego syna w tym roku do matury. O podejście i zdanie. Tak to zróbmy. Nie ograniczajmy się. A ja już losuję runy. Ja już losuję runę. Ok. Także wygląda to w następujący sposób. Skrypt runiczny trzymać, wielbić i trzymamy kciuki, żeby podszedł i zdał.
Pani Martyna prosi o układ na ten rok, jeżeli jest to bez zaznaczenia, że układ premium, czyli tak czy siak 9 kart we wpytaniu na film. Sprawy zawodowo-finansowe niosą ze sobą i formalne, i kreatywne działania, dosyć sprzyjające okoliczności, gdzie można będzie liczyć na wzrost, premiowanie i awanse. Sprawy emocjonalne są przeciążone samotnością, lękiem i brakiem pozytywnych rozwiązań. Nie będzie to najlepszy rok na emocje, szczególnie partnerskie. Natomiast energetyka jest mocna, poprawna i wzrasta, więc pani sobie doskonale poradzi, szczególnie w tych sprawach zawodowych, gdzie widać ewidentnie większe możliwości. Także tutaj rok rozwojowy zawodowo, emocjonalnie wcale i niestety niekoniecznie. Ksenia prosi o układ urodzinowy. Już działamy. Styczeń zatrzymany i lekko zwrócić uwagę na zdrowie. W lutym harmonizują się sprawy emocjonalne. Marzec daje dużo wahań, ale może też przynieść dodatkowe dochody. Bardzo intuicyjny kwiecień i z nauką. W maju mamy nowe aspekty emocjonalno-miłosne. Czerwiec umacnia pozycję zawodową. Lipiec wprowadza dobrą formę rodzinno-związkową. Sierpień daje pozytywne możliwości urzędowe. Dobre współprace i pozytywni ludzie we wrześniu. Październik bardzo kreatywny i można go wykorzystać w jak najlepszej formie. Uważać na drobne zamieszania w listopadzie, które mogą przynieść niekorzystne wyrzuty energii w grudniu. Także nie dać się zwieść i oczy dookoła głowy. Tak to będzie najlepiej. A runy urodzinowe, Durizas bardzo ochronna, Issa zatrzymująca, również negatywne działania i może Mannas, która wnosi ze sobą praworządność i dobre współprace. I oczywiście wszystkiego najlepszego. Dobrze, pani Magdalena zapytuje, jak potoczy się jej sytuacja zawodowo-finansowa w przeciągu 3 miesięcy. Sytuacja zawodowo-finansowa pani Magdaleny w przeciągu 3 miesięcy. Pierwszy miesiąc daje pokonanie trudności i możliwości do działań, gruntowanie pozycji. Drugi miesiąc szybki w pracy i intensywny w działaniu, gdzie można będzie mówić o podwyższeniu możliwości i kwalifikacji. Natomiast trzeci miesiąc upierdliwy, z niesnaskami, niezbyt dobrymi ludźmi i z takim brakiem możliwości rozwoju. Dwa pierwsze miesiące wykorzystać na energiczne działania, żeby w trzecim nie popaść w jakieś marazmy, niedomówienia i niedokończone sprawy, bo nie będzie to dobre. Witam wróżkę i jednorożce. Pragnę podziękować za wszelką pomoc i odpowiedzi. Proszę nie czytać treści pytania, jedynie imię. Katarzyna. Za tą sytuacją kryje się po prostu nerwowość w nerwowości, szczególnie przy zawodowych rzeczach, a i jakieś sentymentalne spojrzenie w przeszłość i analiza, taka lekko bym powiedziała andropauzalna, na zasadzie kim jestem, gdzie dążę i dlaczego dążę. Także lekkie przemyślenia, ale i nerwowa sytuacja w pracy za tą sytuacją się kryją. Dobrze, tu mamy premium noworoczny, to już tam sobie odgwiazdkuję i witam pani Joanno na wstępie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziś moje pytanie brzmi,
ostatnim pytaniu dostałam odpowiedź, że w tym roku mogę poznać kogoś, z kim mogę wziąć ślub. Czy można zapytać, co to za człowiek, wskazówka, jaki miesiąc? Miesiąc to na pewno nie. I na co zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, że to ta osoba? No, znaczy, na to się zwraca uwagę, że po prostu nagle jest po prostu normalnie ta osoba. No, na siłę to my możemy rzeźbić tego blondyna, a tam się okaże, że brunet. Ja zobaczę, kto to może być. Na pewno nie zobaczę kiedy, bo się pani nastawi na czerwiec, a się okaże, że w ogóle końcówka lipca i będzie drama. A zupełnie niepotrzebna. Ja zaraz zobaczę po prostu, czy on się tu pokaże. Nie bardzo. Król pucharów. Na pewno, jeżeli chodzi o emocje, to będzie to człowiek dostosowany do pani emocjonalności. To jest takie poznawcze, że no nie będzie wątpliwości, że to nie jest zasypywanie kwiatami, tylko wspólne patrzenie na wspólny cel. Mężczyznę, gdyby opisać przy królu pucharów, 3-5 lat starszy, jasne włosy, rybrak, skorpion, ale to jest opis z karty również charakterologiczny, gdzie jest ciepło, dojrzałość, to na pewno, i emocjonalność pozytywna, no, no ale gdyby był brunetem spod znaku barana, to nie rezygnować, bo po czym go poznamy? Jest normalnie i się nie pyta wróżki. Czy to łon? Bo wiadomo, że to już po prostu idzie. O, dokładnie tak. Pani Lucyna prosi o oczyszczenie, sprawdzenie energetyki czakr. Taty. Taty Bronisława. Zobaczymy, co tam się dzieje. No jest wątpienie energetyczne, ale też jest zdrowotność jako taka. Ja myślę, że tutaj wysłanie żywiołów jako oczyszczenie i wzmocnienie, szczególnie na poziomie fizycznym, to by było ważne, bo to nawet nie o energetykę tak mocno chodzi. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, ten co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Bronisława swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Anonimowo. Czy P ma wobec mnie poważne zamiary, czy to tylko przyjaźń? Pyta pani I. Czyli pytanie, jakie zamiary ma P? Znaczy, sąd w głowie jest rzetelnością. Świat w sercu jest ciepłem i lubieniem. A smieczy porozumieniem intelektualnym. Ja myślę, że jest to bardziej znajomość, przyjaźń, niż przeradza się w związkowe aspekty. Nie ma tu kart związkowych i kart relacji. Chyba, że jest to człowiek... mało wylewny. I jeżeli on jest mało wylewny, to może być z tego relacja. Pytanie tylko, czy gdzieś dla pani odpowiednia, bo to też trzeba zawibrować w odpowiednim punkcie. To tak. Czy nie mogłabym zapytać wprost kart, czy my do tego 19 stycznia spotkamy się na tą seksrandkę? No dobra, oczywiście, że można, pyta pani R. Okej, okay. Do 19 stycznia na seks ram. No zdrowie przede wszystkim. Karta siły może na to pozwolić. Seks nie oznacza też, za przeproszeniem, stosunku tylko, ale też inne rzeczy. Królowa buław determinuje. Znaczy ja bym powiedziała tak, przy tych kartach jest możliwość seksrandki, niekoniecznie ze stosunkiem jako stosunkiem. O, ale seksrandka seksrandką może być. Dobrze. Mamy pytanie o referendum. Jakiś czas temu dostaliśmy informację, że sąd apelacyjny odsunął od sprawy dwóch sędziów, negatywnie nastawionych, bo stwierdził, no nieważne co, czyli nadał sprawie tok niezależny, a dla nas żółte światło. Żółty czy zielony? Czy sąd zarządzi ponowne przeprowadzenie referendum? Dobra. Ja mam oddalenie na razie tej sprawy, niestety. Tam chyba się zagmatwało, pozmieniało, to nie jest...
Nie wiem, czy to miało być zielone światło, bo to tak może niekoniecznie. Ja bym tutaj wsparcie energetyczne i runy również na tę sprawę proponowała dla taty, bo na dzień dzisiejszy mam zagmatwanie. Ta zmiana nie była mimo wszystko zmianą korzystną. Czasem tak bywa. Pani Mariola pyta o osiągnięcie swojego najważniejszego celu. O, to już mamy pytanie bardzo długo. Czy osiągnę mój najważniejszy dla mnie cel? No, w zasadzie zawsze wychodzi, że tak. Kwestia czasu to wiadomo. Przyczyna, skutek, działanie, ale powiem szczerze. No, to możemy piąty raz o to samo zapytać. Spróbujmy. No, konsekwentne działanie widać. Odpowiedzi nie uzyskamy. Odpowiedź już była, no. Odpowiedź już była 15 razy. Ja rozumiem może niecierpliwość i pytanie co jakiś moment, natomiast widać konsekwencje, widać zajęcie się sprawą. Nie mam odpowiedzi, bo przy karcie śmierci mi karty pokazują niestety albo odwrotnie, bo pytamy cały czas o to samo, ale to jest raczej wniosek pod tytułem nie pytaj ciągle, bo przecież już odpowiedź miałaś. O, bardziej na tej zasadzie. Dziękuję Pani Jaś. Moje pytanie. Co jeszcze mam w tym życiu do zrobienia, aby moja dusza czuła się spełniona? Pyta Pani Mirosława. O, to dusza spełniona. Grunże się Pani czuła spełniona. Dusza. W tym życiu do zrobienia, aby dusza stała się spełniona. I Pani co, no ja myślę, że tutaj wielkich aspektów nie ma. Szczepionki na raka Pani nie wynajdzie. Ja bym się chciał powiedzieć na srowida. Raczej harmonijne funkcjonowanie na poziomie materialnym, do tego należy dążyć, i wyjazdy. Myślę, że wyjazdy mogą rodzić spełnienie, czy dalekie, czy bliskie, w każdym aspekcie. Nie mam jakiegoś celu, my naprawdę nie jesteśmy tu w celu, my jesteśmy tu, żeby było nam dobrze, przyjemnie i super. Pan Adrian, życząc wszystkiego najlepszego w nowym roku, prosi o sprawdzenie czakr. Ewentualne oczyszczenie. Znaczy ja tu nawet do wzmocnienia za bardzo nic nie mam, bo szczerze powiedziawszy energie układają się bardzo dobrze. Może troszeczkę przy karcie splotu słonecznego a nie, to ja bym źle powiedziała, jakbym powiedział osłabienie. Ale jest rodzaj odpychania negatywnej energii, widać, że czakra pracuje i tyle. Natomiast cała reszta jest bardzo, bardzo poprawnie. Także myślę, że dobrze. Nie ma co. Czasem jak jest dobrze, lepsze jest wrogiem dobrego, tak? No. Proszę o pomoc. Najprawdopodobniej mam klątwę, złe oko od 8 lat. Przyplątało mi się później wódu, jak to pani... Sprawdzenie energetyki, jestem wręcz umierająca. Czy mogę prosić o telefon? No kochana, to nie jest mail na telefony. Ja panią przekierowałam tutaj, nie? Nie chciałam telefon. Dobra, sprawdzamy. Energetyka. Może panią niestety rozczarować. Nie ma klątw, nie ma uroków, nawet złego oka nie ma i w ogóle energia, którą pani wytwarza pod tytułem jestem wręcz umierająca, to przede wszystkim polega na wewnętrznych nerwach. Ja myślę, że tutaj dobry psychiatra, neurolog, nie wiem jaki lekarz, no daje nerwosolki. Tak, żeby uspokoić emocje. Tu by się przydał, dlatego że jako zdrowotnie organizm i jako krąg uroki to tu nic nie widać. Natomiast widać rodzaj niespełnienia, nerwowości. I tu pani nie musi chodzić nerwowa i czuć się nerwowa. Po prostu organizm reaguje na brak stabilizacji życiowej. I myślę, że tutaj wzmocnienie się farmaceutyczne będzie najlepszym rozwiązaniem. Zwracam się do Pani o pomoc, tym razem w sprawach zawodowych. Jestem pracownikiem firmy
prywatnej przełożony oznajmił, że zadania przejmie inna, nowa w firmie osoba. I zlecił wykonanie audytu. I powstał wielostronicowy paszkwil. I teraz tak, dlaczego zlecono wykonanie tej tajnej i niemerytorycznej kontroli? Przecież zwyczajnie można było nie dzwonić. No właśnie, nie? Można było dzwonić. Ale najlepiej sprowadzić kogoś do parteru. To jest tak jak chodzenie w maseczkach. Sprowadzenie kogoś do parteru po to, żeby się bał. Nawet jeżeli ma być zwolniony, to czy dyscyplinarka, czy niekoniecznie. Proszę się odnieść bardzo ostro, bardzo merytorycznie i najwyżej szukać innej roboty, bo tam pani została sprowadzona do roli uwiązanego niewolnika, który ma szczekać w momencie, kiedy mu się każe szczekać. Więc to nie jest, to już nie jest dobre. Tu już dobrze raczej nie będzie. I pan Paweł pyta, czy zgodziłaby się pani sprawdzić w trakcie live'a, czy ciążą na mnie obciążenia karmiczne, mocno wpływające negatywnie na moje losy. Oczywiście, że po to jestem akurat, że nie w live'ie, no bo haha, nagrywam. Ale to mówię, no internet jaki jest, każdy dzisiaj widzi, więc po prostu radzimy jak możemy. Dokładnie tak, energetyka. A czy na pewno są drobne uwiązania, które mogą być i ślubami ubóstwa i czystości, jakimiś wyrzutami energii, jakąś magią, którą można samemu było uprawiać albo doznać spętania przez kogoś? I te rzeczy są do odcięcia. Czy one mocno ograniczają? Nie muszą. Bo byśmy chyba, każdy by chyba zwariował. Ale jednocześnie fajnie by to było odciąć, bo po co mieć sznury więzy, jak można nie mieć sznurów więzu. Także takie rzeczy widać. Dramy nie ma, ale są. Rzeczy w sensie są. Nie wiem, może chyba to postawić tutaj, bo mnie się ręce na stół nie mieszczą. Okej. Pytanie, spotkanie. Ja, Anna, w lipcu po kilku latach spotkałam się z moim wieloletnim przyjacielem. Niestety moje durnowate zachowanie spowodowało zerwanie kontaktu. Nie wiem, co można takiego zrobić, żeby ktoś zerwał kontakt. Nie wiem. Oczki mu pani wydubała, czy jakoś. Czy w 2021 roku kontakty i ewentualne spotkania powrócą? Znaczy, wie pani, jak pani chce być tak szargana na zasadzie szmateczki trójkątowej, to proszę bardzo, bo jakiś rodzaj kontaktów może powrócić, ale nie jest to uczciwa osoba wobec pani i wobec jeszcze kogoś niestety. Nie fajnie sobie taką karmę na głowę zbierać, bo po prostu jest to w trójce mieczy nieuczciwe, strata energii niestety. Owszem, mogą powrócić kontakty, ale to nie jest nic dobrego i tutaj radziłabym mądrze postępować po prostu. Dobrze, pani Agata zapytuje, czy pani byłaby dobrą nianią dla jej córki. No dobrze, mamy już drugą nianię. Czy to będzie złoty strzał? Energiczna. Znowu nie. Energiczna, mocna kobieta i znowu nie. Ja się boję, że się przeze mnie pani naszuka po prostu, no ale nie mogę przy tych kartach powiedzieć, że jest dobrze. Po prostu nie mogę. Szukamy dalej. Ja. Anonimowo. Czy dobrze zrobię, jeśli odezwę się do faceta, z którym kilka miesięcy temu się pokłóciłam? Czy cieszyłby się, co aktualnie myśli? Czy ja myślę, droga kochana, że jakby chciał, to się odezwał, nie? Chłop. To on ma te piórka stroszyć, a nie. Po prostu. Czy dobrze pani zrobi, odzywając się do tego człowieka? A czy chyba nie bardzo, bo wszelkie kontakty są podkreślone nerwowością i potem i tak urwaniem kontaktów, więc szkoda honoru, że tak powiem. Tutaj, znaczy może tyle dobrze pani zrobiła, że na zasadzie wyciągnęłam rękę, ale cała reszta jest kiepska, szkoda honoru. Dobrze. Jakiś czas temu pisałam do pani w sprawie pracy.
Dwa razy wyszło, że widać umowę. Byłam na rozmowie pracy, dostał ktoś inny niestety. Chciałam zapytać, czy gdzie indziej znajdę pracę, czy faktycznie coś w tamtym miejscu pójdzie nie tak. Zadzwonił jednak do mnie. Ufam pani, dlatego postanowiłam napisać ponownie. Tak, ja też, kochana, sobie ufam. Ta pani Anna. Natomiast mam świadomość, że nie mam zawsze racji. Dobra, jak to zapytać? Dobra, już wiem. Gdzie praca? A czy pracę w ogóle widać w bardzo dobrej formie, ale należałoby wyjść z energii nieudania i szukać gdzie indziej, bo może się okazać, że będzie pani miała wybór pomiędzy nową pracą, a tu się mogą też odezwać, bo jest szóstka pucharów. Ale energia musi być ruszona, bo jakby trzymając się jednego miejsca, a czy tak, w intencjach to my się musimy fokusować na jednym. Natomiast w szukaniu czegokolwiek musimy się roztrwonić na wszystkie możliwości. I tutaj szukać, dlatego że ja mam możliwość i jednego, i drugiego, żeby było śmieszniej. A lepiej mieć wybór niż nie mieć, tak mi się wydaje. Milena. Targają nią dziwne emocje, ale może to mieć powiązanie z przeniesieniem się na swoją działalność i z tym, że partner wraca do Polski. Mam lekkie obawy co do naszych finansów. Proszę o sprawdzenie moich finansów na 3 miesiące. Dobra. Znaczy jest rozwój pokazany i stabilizacja, tylko tyle, że ja rozumiem, że póki... Czy chyba w tych czasach to i tak nie ma czegoś takiego, jak mam pewność. No chyba, że ktoś ma, nie wiem, odłożone 3 miliony na koncie i wie, że do końca życia jakkolwiek by było, to przetrwa, tak? Nawet w małych aspektach. No a tak to jest pewność niepewności. Ale ja mam te, no, sukcesywnie zarabiane pieniądze, jakiś rodzaj stabilizacji jest pokazany, także mocno się tam nie bać. Damy radę. Pisałam już do pani, proszę o radę. Tutaj pan Krzysztof i dziewczyna. Były dobre relacje. Planowaliśmy przyszłość. Ale miała znajomego, który nastawił ją bardzo negatywnie. Jakby kochała, to by nie nastawił tam pindolę. Czułem, że jestem dla niej wrogiem. Każde słowo, gest wkurzało ją niesamowicie. Bo przestała kochać. No o czym my tu mówimy? W ogóle. To nie jest kwestia, że tam ktoś nastawił. Baby lecą jak ćmy do ognia. Jak kochają tych facetów, nawet jak są najgłupsze te chłopy. No to o czym my mówimy? Dobrze. I gdzie jest pytanie? Czy ona mnie kocha? Jasne, bo wszyscy, którzy kochają, to są uzłośliwieni, podli i normalnie uciekają z związków. Bo to tak wygląda przecież. Czy ona pana kocha? Znaczy, ja myślę, że jest rodzaj sentymentu w jej sercu, ale wybiera kogoś, kto wydaje jej się bardziej męski, aktywny. Ja wiem, że kobiety czasem idą tam, gdzie dostaną w mordę, tak? To się tak mówi przysłowiowo. I nawet dobry mężczyzna może nie być dla niej atrakcyjny, chociażby ze względów łóżkowych, bo tamten ją, nie wiem, w poślada będzie gryzł i to jest to. Także ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o serce, to tak, ale cała reszta to ją będzie ciągnęła w zupełnie innych kierunkach, więc co z tym zrobić? Znaleźć sobie kobietę, która doceni pana energię, bycie, osobę pana. Pani Monika pyta, co oznacza dzisiejszy sen? Co oznacza dzisiejszy sen? Że jeżeli będzie pani twarda w działaniach, to kreatywnie można zadziałać na zwiększenie możliwości finansowych i bytowych. Karty dobre właśnie w kreacji własnej rzeczywistości. Anonimowo pani A. Chciałabym z mamą i córcią wybrać się do Austrii na kilka dni. Czy to jest dobry pomysł? A no właśnie. Dobra, zaraz zobaczymy. Kwarantanny, granice i inne upierdółki.
A czy to nie jest dobry pomysł? Można będzie lepiej i bardziej kiedy indziej, natomiast teraz uwiążą i zatrzymają i na kwarantannę wrzucą. No więc lepiej się nie nachylać. Pani Natalia, zwracam się z prośbą o analizę snu. Śniło mi się, że rozmawiam z mężczyzną, chyba już w średnim wieku, bo widziałam zmarszczki i siwe włosy, był Azjatą. Wydawał się przyjazny i taki jakby bliski w tym śnie. Siedziała obok niego moja przyjaciółka. Mówił, że chociaż myślą czy przekonaniami bliżej mu do Korei Południowej, to z dokumentów niekoniecznie, bo mu wychodziło, że z niej jest, a raczej wyszłoby urodzenie na terenie północnym. Okej. Jakkolwiek za jego czasów tego podziału nie było i teraz już nie może tam wrócić. Pytanie brzmi kiczorne. Czy to był sen reinkarnacyjny? Nie, dla mnie to był bardziej sen jakiegoś przewodnika po prostu. A, jako że już kiedyś pytano o analizę snu, w której pojawiły się koreańskie litery, mimo jako imię z poprzedniego wcielenia, to na pewno, ale nie mam pojęcia. Karty mi nie pokazują, chciałam powiedzieć. Ja próbuję dociągnąć, ale to jest w ogóle bez sensu, to robię czasem, nie wiem czemu. Dla mnie jest to rodzaj przewodnika. Przewodnicy duchowi to nie są anioły. Oni się zmieniają, są, mogą, nie mogą, wracają, idą, no nie może tam wrócić, czyli się tam nie wcieli. Tak, no zresztą pan Tarej wszystko idzie do przodu. Ale rodzaj przewodnika duchowego albo towarzysza duchowego, niekoniecznie z tego wcielenia. Tak to wygląda. Natomiast karty mi nie powiedziały, więc to tak bardziej po mojemu. I mamy Violę i jej jajowanie. Gdzie pani tych ludzisków przyciąga, co tak wszystko z siebie daje, a oni źro? No ze 3-4 wampiry energetyczne, takie ludzkie i to jeszcze takie żyjące blisko ssące, no. Od cyca tych ludzi odstawić. Energetyka jest ładna, bo nawet chyba jednej snójki nie ma. Tylko te ludziska takie. Cała reszta, nie no, jedna snujeczka chyba tam się snuje, chyba to jest brud na szklance, a może być, bo zdjęcia zawsze. Natomiast od cyca odstawić te wampirzy. Nie, jedna snójka jest. Jedna larwa. Bardzo dobry sposób na tym materiale, tylko następnym razem nie puchaty i ciemna kartka najlepsza. Także tak. Szału nie ma, klątwów nie ma. Ludziska są. Ludziska są po prostu. Pani Anna. Dzień dobry Pani Joanno, dziękuję za poprzednie czytania. Dziś chciałam zapytać, co myśli o mnie, co czuje M. Pani Anna. M. Okay. Już patrzymy. No, błędny, lekko niezdecydowany i troszeczkę kłamliwy w głowie. Serce umiarkowanie, więc nie myśli i nie za bardzo czuje, a w działaniu karta śmierci, więc może niedługo zniknąć z horyzontu. Powiedziałabym, że taka imaginacja bardziej i nadinterpretacja wszystkiego niż odczucia czy jakieś wielkie myślenie. O pani. Pani Anna, bardzo proszę o porównanie, jaka forma zatrudnienia byłaby dla mnie lepsza w obecnej pracy. Jeden czy dwa? Tak to zrobimy. I patrzymy, ja nawet czytam. Mamy dwie opcje. Pierwsza, czyli standardowa umowa o pracę, a nie przejście na jednoosobową działalność. Pierwsza. Z okazji nowego roku wszystkiego co najlepsze. A teraz pytanie, czy to co planuję na dany kierunek rozwoju firmy przyniesie oczekiwane efekty w postaci sukcesu? Pyta pani Ewelina. No dobra, czyli sukces w formie jakiej pani go rozumie, bo dla każdego jest to coś innego. Ale już zobaczmy. Nie. Przyniesie rozwój, zadowolenie, ale nie jest to taki sukces, jak pani to rozumuje. W takim tempie, jak pani to rozumuje. Czyli i przy księżycu to ja bym powiedziała więcej w tym złudzeń niż realnych działań, co nie oznacza, że to jest złe. To jest bardzo dobre, tylko nie tak się kończy, jak pani planuje. Na tej zasadzie. Aczkolwiek rozwój to rozwój. Tyle, że nie sukces. Wilczyca.
To jest drugie pytanie z czterech, ale ja nie widzę pytania. A, analiza duszy. Nie wiem, czy dobra, chyba ten mail zaznaczę jako do zrobienia. Muszę wynaleźć. Wynaleźć muszę te wszystkie. A, gdzie on jest? Nie wiem. Viagra. Zrobię, ale to. Not now. Zastanawiam się nad kupnem mieszkania w wybranej przeze mnie lokalizacji. Została już tylko jedna oferta. Pytanie: brać czy szukać dalej? Poczekać jeszcze. Pyta pani Magdalena. Co zrobić? No chyba brać. No raczej brać. Bo potem można będzie żałować lokalizacji po prostu. No. Teraz będę to cały czas ten. Energetyka. Proszę o sprawdzenie energetyki oraz czakr, ewentualne oczyszczenie lub co tam będzie potrzebne. Anna. Trzymy. Energetyka. Spoko. 6, 7 w ogóle same mocne karty. W ogóle każdy by chciał mieć tak książkowo. Bardzo przyzwoicie. Super, wykorzystać to. Po prostu. Proszę o nieczytanie na głos. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani Dorota pyta. Taką osobę można wsadzić w lusterko. Na przykład, bo inaczej, no i oczywiście trzeba umocnić swój tyłek i być lekko bezczelem, bo to zawsze działa, ludzie się boją wariatów. Bo inaczej może to potrwać do 2 lat, a szkoda czasu i życia. Lusterka i łazienki. Pani Aleksandra na przyszły tydzień prosi o rozkład na 3 sfery życia. W sprawach zawodowo-finansowych brak równowagi i mogą przyjść takie nagłe zmiany, które spowodują nerwowość i mus dostosowania się do pewnych rzeczy. Emocje też w dosyć kiepskiej formie, bo może się okazać, że po prostu się pokończy pewne znajomości, pokłóci w ogóle niepotrzebnie. No nie wiem, czy tutaj stawiać na swoim, czy raczej przeczekać do następnego tygodnia, kiedy będą lepsze energie. Sama energetyka poprawna bez podczepów, natomiast ja bym powiedziała, nie pyskujemy, bo można dużo stracić. O, tak bym powiedziała. Piszę, gdyż chciałam zapytać, jak to u mnie wygląda sprawa z pieczęcią ślubu kościelnego. A, tak. Tak. Pani Joanna, znam sytuację. Nie, to już poszło, nie ma. To już nie ma co tam specjalnie na ten temat działać. Także spokojnie. Spokojnie. Było przyciążenie, nie ma przyciążenia. Kochana Małgorzata, Małgorzata pyta tak, czy to z czym chodzę to urok, klątwa od, tutaj konkretna osoba, czy jest dodatkowo klątwa od złorzeczeń mojej matki? Proszę, jeśli tak, to są bardzo mocne, proszę podpowiedzieć, czy da radę to jakoś zrobić bez pentagramu. Naprawdę kląt się nie ściąga pentagramem, kochana. Siedzę przy jajku z kamieniami na szyi, w nocy kamienie zaczęły mnie dusić, ale wie pani co, ja też ściągam biżuterię jak śpię, no taka proza życia, nie? Cały czas coś chce mnie upatrzyć. Ja nie wiem, ja będę się tutaj kłóciła, że ja sprawdzę energetycznie, a jak nie, to trzeba iść do psychologa.
kochana, bo możesz mieć taką nerwicę, że po prostu każde puknięcie wyprowadza cię z równowagi, już wszystkie szatany krążą niby, nie? Także jak tu nic nie będzie, to pierwsze co to lekarz. Autentycznie. Ja tu się już nie będę patyczką. No ja tu klątw nie mam, kochana. Ja tu mam smutek, pozamykanie i wewnętrzne problemy z emocjami. Lekarz po prostu, który cię pięknie wyprowadzi, terapia, może nawet leki przez jakiś moment, bo inaczej mnie tutaj po prostu zwariujesz, a tu się nic klątwowego nie dzieje. Także wiesz, ratuj psychikę, bo ja wiem, że mamy trudne czasy, że mamy depresję i że możemy naprawdę w dużej mierze mieć trudności ze wszystkim, po prostu, autentycznie. Śmieszne mam pytanie. Czy w moim domu są skrzaty lub inne podobne energie? Zazwyczaj są. Jeśli tak, to gdzie się rozkości? Dobra, i tu mam wymienione. I to jest trochę śmieszne, ale w sumie... Ale w sumie... Są. Wędrują sobie, nie są jakoś rozgoszczone. W różnych miejscach są. Nie, one gdzieś tam, każdy, wiesz, do zapiecek na zapiecku, domownik przy stole. Te skrzaty mają różne rzeczy, w łazience najmniej. Tam się rozgaszczają pluskwy. To już śmiech śmiechem. Ale oczywiście, że są w różnych miejscach. To nie, tu nie ma jednego miejsca. U nas też niby norkę mają w garażu, ale po domu krążą. Także to... To nie ma, że tam się gdzieś tam rozgościła, a się przed próg wystawia im jedzonko na przykład, no to wtedy wiadomo. Dobrze, witam cię, Asiu, cieplutko. Dziś piszę w imieniu kuzynki Moniki. Chciałaby się dowiedzieć, co czekają w obecnej pracy, czy jej etat jest zagrożony w związku ze zmianami, jakie się szykują, ewentualnie czy są w jej otoczeniu w pracy osoby, których chciałaby się jej pozbyć, których lepiej unikać. Chodzi o najbliższe 6 miesięcy. O Boże, czy tak? Czy etat jest zagrożony? Czy, no zagrożony inaczej, czy ją zwolnią? Ojoj. No jest zagrożony, mogą faktycznie zwolnić, nawet nie przerzucić, tylko po prostu zwolnić. Otoczenie osoby, czy chciałoby się, to nawet nie jest kwestia, czy chciałoby się pozbyć, tylko ja myślę, że każdy by chciał pracować, jak będą redukować, to każdy każdemu chce się pozbyć po prostu. Ale to jest kwestia redukcji, a nie pozbycia się, bo akurat ona. Ja bym już się rozglądała za nową pracą, bo może być tutaj lekko niebezpiecznie. Dobra, zrobiłam chyba ze 40 maili. Myślę, że na razie wystarczy, żebyście też nie szukali latami. No nie wiem, czy uda się zrobić jakikolwiek inny film na razie niż nagrywanie, bo ten YouTube tak chodzi, jak chodzi. Buziaki dla was. Do zobaczenia i mam nadzieję, że odzyskamy streama.